Zatrzymajmy na chwilę w tym momencie. Wade wykopuje czaszkę Wolverina niczym piłkę do nogi, jednocześnie wykrzykując przy tym Maradona from outside the box. Nawiązuje on tym do słynnego argentyńskiego piłkarza Diego Maradona, uważanego za jednego z najlepszych graczy w historii, który zmarł w 2020 roku. Termin from outside the box dla niewtajemniczonych w piłkę nożną odnosi się do strzału oddanego spoza pola karnego przeciwnika. Śmiesznie byłoby, gdyby Deadpool krzyknął tutaj Maradona from outside the Fox, nawiązując do wykupienia studia Fox, które dotychczas miało prawa do Deadpoola i X-Menów. Takich detali w filmie jest dużo więcej i dzisiaj je sobie omówimy. Zanim jednak, to info dla nowych widzów. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jest to druga część detali z Deadpool i Wolverine. Po wielu komentarzach, podpowiedzi i konstruktywnej krytyki uświadomiliście mnie, że faktycznie pominąłem kilka rzeczy. A więc jeśli, drogi widzu, nie widziałeś pierwszego filmiku, to serdecznie do niego zapraszam, gdyż w tym nie będę powtarzać nawiązań, które umieściłem w tamtym. A więc cofnijmy się na chwilę już do ikonicznej sceny tańca Deadpoola, do piosenki Bye 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 NSYNC. Scenę omawialiśmy w pierwszej części, natomiast to, o czym nie wspomniałem, to fakt, iż ta piosenka już pojawiła się w uniwersum Marvela i do tego nie był to przypadek. W tej części Deadpoola równie ważną postacią jest Wolverine, który w filmie X-Men 2 z 2003 roku, słysząc tę piosenkę, zrobił minę obrzydzenia i ją wyłączył. Nawiązanie to pokazuje nam, jak wielkimi przeciwieństwami są charaktery głównych bohaterów. Przenosimy się do siedziby Avengersów na Ziemi 616, w której Wade starał się o bycie jednym z Avengersów. Wszystkie detale omówiliśmy w poprzedniej części, poza jednym. Mianowicie to zdjęcie Tonego mogliśmy zobaczyć w filmie Avengers Endgame i widnieje na nim również Peter Parker. Wielu z was w komentarzach sugerowało, że Peter został zasłonięty maską Ironmana z powodu blipa, albo z powodu, iż Spider-Man No Way Home poprosił doktora Strange'a, aby wszyscy o nim zapomnieli. Obie te teorie są błędne, a rozwiązanie jest prostsze niż myślicie. Po pierwsze, rozmowa Deadpoola z Happy'm odbywa się w marcu 2018 roku, a wydarzenia z Avengers Wojna bez granic i całe blipnięcie mają miejsce dopiero miesiąc później wraz z premierą filmu w kwietniu 2018. Teoria o tym, że Spider-Man na własne życzenie został zapomniany, również odpada, ponieważ wydarzenia z filmu Spider-Man No Way Home wedle MCU mają miejsce dopiero na przełomie lata i jesieni 2024, czyli aż 6 lat po rozmowie Wade'a i Happy'ego. Prawdziwy powód, dlaczego Peter jest zasłonięty, jest prozaicznie prosty. Prawa do wizerunku Toma Hollanda jako Spidermana posiada studio Sony, a pokazanie go w filmu Deadpool i Wolverine, dystrybuowanego przez Disneya, nawet na ułamek sekundy kosztowałoby prawdopodobnie kupę pieniędzy i masę papierkowej roboty. Ponownie zawitajmy w TVA. Paradox, przedstawiając Deadpoolowi świat MCU, wyświetlał na ekranach bardzo dużo scen z poprzednich filmów Marvel Cinematic Universe, oczywiście wszystkie je omówiliśmy poprzednio, ale skupmy się na jednej, dla Deadpoola najważniejszej scenie, w której Thor płakał. Scena ta jest odwzorowaniem tej z filmu Thor Mroczny Świat i momentu śmierci Lokiego. Różni się tylko tym, że przy Deadpoolu Thor ma dodatkową bliznę idącą przez całą twarz. Mam nadzieję, że się mylę i MCU nie będzie miało w planach uśmiercić pyskatego najemnika w najbliższym czasie. Choć nie wiem, jak można by wykończyć praktycznie nieśmiertelnego gościa. Wracamy do sceny walki wokół miejsca pochówku Wolverina. W pewnym momencie jeden z agentów TVA mówi do Wade'a, że jest najgorszym gównem, jakie wyszło z Kanady. Zarówno komiksowy Wade Wilson, jak i aktor grający Deadpoola, czyli Ryan Reynolds, pochodzą z Kanady. Deadpool pokazał już w poprzedniej części, że nie lubi, jak żartuje się z kraju jego pochodzenia, tym razem nie było inaczej. Wade na słowa strażnika odpowiedział: "Get my country's name out of your fucking mouth." Nawiązując tym samym do słów Willa Smitha z gali rozdania Oscarów, który wypowiedział te słowa do Chrisa Rocka. Rozpoczynamy podróż w poszukiwaniu różnych wersji Wolverina. Znajdują się tutaj trzy detale, które pominąłem poprzednio. Pierwszy to muzyka w tle towarzysząca Deadpoolowi przez całe poszukiwania. Wspomniałem, że jest to Power of Love wykonane przez Hugh Levisa i The News. Nie wspomniałem natomiast, że ta piosenka została specjalnie wykonana na potrzeby filmu Powrót do przyszłości i tym samym do niego nawiązuje. Drugi to są słowa Deadpoola do Hulka. I'm Marvel Jesus, you dull creature. Przenosząc się do Avengers z 2012 roku, możemy usłyszeć, że tę samą linijkę wypowiedział Loki również do Hulka, z tym wyjątkiem, że Loki oczywiście nie nazwał siebie Jezusem Marvela. I am a god, you dull creature. Trzeci i ostatni detal dotyczy Wolverina. Wolverine w filmach Marvela jest odgrywany przez Hugh Jackmana. Jednak ta wersja bestii jest zagrana przez Henry'ego Cavilla, gościa znanego z odgrywania roli Supermana dla DC Universe. Sposób, w jaki wyciąga swoje szpony, różni się od innych wersji Wolverina. To dlatego, że ten ruch rzucania pięściami nawiązuje do filmu Mission Impossible i sposobu, w jaki Henry przygotowuje się do walki. Co ciekawe, ruch ten nie był w scenariuszu, po prostu Henry wykonał go, a twórcom tak się spodobało, że postanowili go zostawić. Deadpool w końcu przyprowadza jedną z wersji Wolverina do TVA, aby uratować swój wszechświat. Sposób, w jaki chłopaki wychodzą z portalu, jest wręcz odwzorowaniem, tylko w odbiciu lustrzanym, sceny z Thor Ragnarok. W scenie tej Thor i Loki wychodząc z windy udawali, że Loki jest ranny, aby zaatakować zaskoczenia. Wkurzony Paradoks wysyła dwójkę wariatów do Voida. W tle wokół chłopaków widzimy masę przedmiotów nawiązujących do innych filmów czy postaci. Dwa przedmioty mi umknęły, mianowicie klasyczny hełm Thora oraz tarcza Kapitana Ameryki.
Wolverine jest wściekły na Deadpoola za to, że ten chciał go wykorzystać do naprawy swojego wszechświata oraz przez to, że przez niego trafił do Voida. Wolverine atakuje więc Wade'a. Te ruchy chłopaków to dokładne odwzorowanie sceny walki z filmu Spider-Man granego przez Tobiego Maguire'a. Film ogólnie zawiera bardzo dużo ruchów skopiowanych od innych postaci, co już dzisiaj było omówione, a jeszcze trochę przed nami. W Voidzie pojawia się kilka pomniejszych cameo. Jest Rosjanin z filmu Punisher z 2004 roku, Azazel, jedna z postaci z komiksów Marvela, która wystąpiła również w filmie X-Men pierwsza klasa, jest również klasyczny Juggernaut, czyli ten z filmu X-Men Ostatni Bastion, a nie ten z drugiej części Deadpoola, oraz powiem o jeszcze jednym cameo z końcówki filmu, czyli Hunter B-15. Jest to pracownica TVA, która pojawiła się również w serialu Loki. Parka wymyka się Cassandrze, my poznajemy Deadpoola i Nicepoola, co wszystko omówiłem w pierwszej części. Jednak w pewnym momencie Wolverine, uderzając głową Deadpoola w radio, włącza je, a my możemy usłyszeć urywek piosenki pod tytułem The Greatest Show. Jest to piosenka napisana dla filmu i którą możemy usłyszeć podczas otwarcia filmu The Greatest Showman. W filmie tym główną rolę zagrał Hugh Jackman, czyli aktor odgrywający rolę Wolverina. Zanim jednak doszło do walki chłopaków, w spokoju jechali oni przed siebie, a Deadpool wykonywał takie ruchy. Jest to oczywiste nawiązanie do wystrzeliwania pajęczyny przez Spidermana. Chłopaki po ciężkiej nocy budzą się, a naszym oczom ukazuje się kilka sławnych postaci. Jako że Wade przełamuje czwartą ścianę, to żartuje z postaci i prawdziwych aktorów w pewien sposób. Posłuchajcie. Po pierwsze, aktor Wesley Snipes w postaci Blade'a. Blade to jedna z komiksowych postaci Marvela. Wesley Snipes w roli Blade'a nagrał trylogię pomiędzy 1998 rokiem a 2004. Trylogia ta była strzałem w dziesiątkę i rozpoczęła dobrą passę Marvela na dużym ekranie. Wade żartuje sobie z Blade'a mówiąc: "And you! I was not expecting to see you here. Thought you were, you know, retired." Jako że trylogia była udana, to Wade kojarzy Blade'a granego przez Snipesa, jednak żartuje o emeryturze, ponieważ jego postać w tej obsadzie zniknęła z ekranów na aż 20 lat. Zaraz za nim pojawia się Elektra, odgrywana przez Jennifer Garner. Elektra to grecka zabójczyni z komiksów Marvela. Aktorka Jennifer Garner wystąpiła jako Elektra w filmie Daredevil z 2003 roku i w swoim własnym filmie w 2005 roku. Wade w jej przypadku prześmiewczo mówi: "So just to refresh, you are one Elektra. Elektra, yes." Udaje on, że zapomniał, kim ona jest, ponieważ wystąpiła zaledwie w dwóch filmach, z czego tylko w jednym własnym, który nie odbił się jakimś ogromnym echem, po czym zniknęła z ekranów na 19 lat. Mamy również aktorkę Daphne Keen, znaną jako Laure lub X-23 z filmu Logan. Była ona mutantem stworzonym w ramach projektu X-23 w oparciu o genom Wolverina, co czyni go jego biologiczną córką. Stąd też Laura ma pazury pokryte adamantium i zdolność regeneracji. W późniejszej części filmu ubiera ona kolorowe okulary, które przywłaszczyła sobie ze stacji benzynowej w filmie Logan. I na koniec najważniejsza postać, czyli Gambit, odgrywany przez Channinga Tatuma. Jest to bardzo ważna postać, ponieważ Tatum w roli Gambita pojawił się pierwszy raz na dużym ekranie. Nie byłoby w tym takiego poruszenia, gdyby nie fakt, że tak obsadzony Gambit miał już powstać lata temu jeszcze pod okiem studia Fox. Jednak w 2022 roku studio to mimo zaawansowanej preprodukcji wycofało się z jego realizacji. Z tego też powodu, kiedy Tatum mówi Deadpoolowi, że nazywają go Gambit, ten odpowiada mu pytaniem: "Do they? Are you sure you didn't just really, really want them to, but it never quite worked out?" Wade tym zdaniem wyśmiewa Gambita za to, że nigdy nie dostał swojego filmu. Z Gambitem wiąże się jeszcze jedno śmieszne nawiązanie. Przez akcent tej postaci ciężko zrozumieć, co on tam pitoli pod nosem. Deadpool po jego monologu, w którym nie zrozumiał ani słowa, zapytał go: "So sorry, beautiful, I want this to be gentle. Who is your dialect coach? The minions?" Co? Cassandra Nova otwiera portal przenoszący chłopaków z Voida do świata Deadpoola. Pierścienie, za pomocą których to robi, to pierścienie należące do Doktora Strange'a. Zaraz za chłopakami do świata 10005 wpada cała horda różnych Deadpooli. W napisach końcowych mamy wymienionych aktorów użyczających głos bądź odgrywających role poszczególnych wersji Deadpoola. A więc mamy choćby Lady Pool, graną przez Blake Lively, czyli żonę Ryana Reynoldsa w prawdziwym życiu. Wymieniony został również Dancepool, czyli osoba, która odtworzyła słynny taniec Bye 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 z początku filmu, i jest to Nick Pauly. Wybaczcie, jeśli zepsułem wam wizję, iż to Ryan Reynolds zatańczył tę choreografię. Nicepoola, którego poznaliśmy już wcześniej, zagrał Gordon Reynolds. Gordon Reynolds to nie do końca prawdziwa osoba. Gordon Reynolds to oczywiście tak naprawdę Ryan Reynolds, jednak postać Gordona została stworzona w 2016 roku w udawanym filmiku dotyczącym rozmowy o pracę. Postacie Kid Poola oraz Baby Poola zostały odegrane przez dzieci Ryana i Blake, czyli Ines oraz Olina. Głosu Headpoolowi użyczył Nathan Fillion, Cowboy Poolowi Matthew McConaughey. Pojawia się również Welsh Pool z logiem klubu piłkarskiego Wrexham. Jest to nawiązanie do faktu, że jednym z właścicieli tego klubu jest Ryan Reynolds. Aktor grający tę wersję Deadpoola to Paul Mullin, prawdziwy piłkarz grający właśnie we Wrexham. Ten Deadpool, wyglądający jakby urwał się z jakiegoś teatru, nawiązuje do wyglądu Hugh Jackmana ponownie z filmu The Greatest Showman. Natomiast najważniejsza odmiana Deadpoola to Dogpool. Jeśli ktoś się zastanawiał, to nie jest to żadne CGI. W rolę Dogpoola wcieliła się Peggy. Jest to 5-letnia mieszanka mopsa i grzywacza chińskiego z wystającym językiem.
W 2023 roku zdobyła tytuł najbrzydszego psa w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, w komiksach Marvela naprawdę pojawiła się taka postać jak Dogpool. Oryginalny Deadpool i Wolverine przedzierają się przez 100 innych Deadpooli, a scena w autobusie bardzo możliwe, że jest nawiązaniem do sceny z teksańskiej masakry piłą mechaniczną z 2022 roku.